Robię ten film tylko na potrzeby swojego kanału. Witam serdecznie wszystkich. Co tu mamy? Co tu mamy, mogę powiedzieć? Mamy tutaj ogniwo Peltiera, które posłuży w tym projekcie właśnie z tą kompostownikiem, zaś tak zwanym reaktorem biologicznym. Jest to ogniwo Peltiera, które zakupiłem swego czasu. Razem z pastą termoprzewodzącą. I to ogniwo Peltiera ma moc 12 V, ale były też mocniejsze i tam jakoś tam emisją cieplną, która tam coś tam wynosiła, ale ja już nie pamiętam, bo to było ze 2-3 lata temu, jak kupowałem to ogniwo. I mamy następujące wyprowadzenia z ogniwa Peltiera. To jest następujące wyprowadzenie. Mamy przewód dodatni i przewód ujemny, czyli plus i minus. I zasada działania jest taka, ogniwa Peltiera, że jedną stronę jego mamy ciepłą, a drugą zimną. Żeby zlokalizować, która strona jest która, musimy podłączyć ogniwo Peltiera pod źródło zasilania. W tym wypadku źródłem zasilania jest taka prosta marketowa bateria. O, przepraszam, to chyba w tą stronę się pokazuje. O, to jest coś takiego, 9 V. I po przełożeniu bieguna plusowego do plusa, minusowego do minusa, jedna strona nam się oziębi, a druga nam się nagrzeje. To już będziemy wtedy wiedzieli, do której ciepłej strony należy przyłożyć radiator. Przed przyłożeniem samego radiatora musimy tą część, do której będziemy ją jego przykładać, nasmarować pastą termoprzewodzącą i przyczepić go dosłownie na styk. A drugą stronę zimną w tym wypadku posłużę się modelem. Modelem, ale płytki aluminiowej. Jest to aluminium najwyższej klasy, które naprawdę jest warte ogromnej ceny. Dysponuje takimi sztabami w znacznych ilościach na potrzeby naukowe i nie tylko. I chodzi o to, że smarujemy ten kawałek pastą termoprzewodzącą. Dajmy na to, że to jest właśnie ściana naszej beczki z kompostownikiem, tak zwanego reaktora biologicznego, jak ja go nazwałem. I stroną zimną przykładamy ogniwo Peltiera dosłownie na styk i po tej stronie ciepłej dajemy właśnie radiator, który będzie odprowadzał nadmiar ciepła. I gorąco z reaktora biologicznego powoduje wzbudzanie jonów w ogniwie Peltiera i wytwarzanie prądu elektrycznego, a łącząc zestawy ogniw szeregowo uzyskujemy znaczną moc. Więc na tym to właśnie polega, że ogniwo Peltiera ma ogromne możliwości, ale ludzie niestety są ograniczeni myślowo i nie umieją wykorzystać po prostu tego potencjału. Prosty przykład, kupcie sobie takie ogniwo, nawet najtańsze. Posmarujcie jedną stroną pasty termoprzewodzącej, jak namierzycie zimną i przyłóżcie do pieca. Typu koza, nawet do jednego boku, oczywiście nie tego przy samym piecu, ale jednego odstającego żeberka i do drugiej strony ciepłej przyczepcie radiator i zmieście multimetrem nawet takim chińskim, który ja posiadam, jest to azjatyckiej produkcji multimetr, tak zwany gównolit, jak to ja nazywam. Zmieście, jaki prąd będzie te ogniwo Peltiera dawało, a będzie dawało znaczny. Im wyższa temperatura, tym będzie więcej dawało, ale nie możecie też z temperaturą przesadzić, bo uszkodzicie samo ogniwo. Ogniwa Peltiera mają ogromne właściwości i ogromny potencjał i są wykorzystywane do różnych celów. Nie będę tu wymieniał jakie, możecie sobie poszukać w internecie i tyle. Ja tu mówię o tym, o czym obiecałem, że opowiem i tak dalej. Działałoby to na tej zasadzie, że tu mamy właśnie, że tu właśnie mamy, no i właśnie mi się schował ten sztyw. Poczekajcie, wezmę sobie czymś to przycisnę, żeby ta kartka mi się po prostu nie ruszała.
Będzie mi o wiele łatwiej wam to wytłumaczyć, mniej więcej o to, z czym chodzi i tak dalej, bo to jest bardzo już zaawansowana wiedza i nie mówię, że nikt tego nie zrozumie, ale na dobry chłopski rozum pojąć to na początku, to będzie wam trudno. Wykorzystamy młotek. No i powiem wam szczerze, że ogniwa Peltiera mają ogromne możliwości, tylko szkoda, że ludzie nie potrafią ich wykorzystać odpowiednio. No i tu mamy, no i jedziemy dalej. No to powiem wam tak, tu mamy naszą beczkę. Sobie ją narysujmy w ten sposób. I tu mamy dookoła, ułamał mi się nawet lepiej. Tu mamy dookoła wszędzie pomontowane ogniwa Peltiera. To jest poglądowy rysunek, możecie wykonać bardziej złożony. I łącząc je szeregowo ze sobą, dajmy na to, mówię o tym, że cała beczka dookoła będzie zrobiona ogniwami Peltiera, a także wieko, tu też będziemy mieli ogniwa Peltiera, łączone się szeregowo i tu będziemy mieli plus. Tutaj będziemy mieli gdzieś minus i dzięki temu, gdzie tu będzie w tej gdzieś mniej więcej części, będzie 70 stopni Celsjusza, te bakterie będą pracowały, będzie wytwarzana energia i w ten sposób. Mówię o tym, że beczka ma wyglądać po prostu jak koło, gdzie tu nie będzie w ogóle dna w tej beczce, bo ona musi być połączona mniej więcej z ziemią, żeby te bakterie i różne tam dżdżownice sobie przechodziły i wspomagały ten proces. Zawsze możemy taką konstrukcję po prostu wyciągnąć i wyciągnąć ten zużyty kompostownik, wybrać go, wstawić z powrotem i zacząć od nowa cały proces. Dlatego ten reaktor biologiczny jest tak wydajny. Jego zastosowanie z multum. Naprawdę można tutaj, ogranicza nas tylko praktycznie nasze myślenie, bo możemy za pomocą takiego reaktora na przykład podgrzewać wodę do kąpieli czy ogrzewania zimą, bo możemy wykorzystać ten sam proces po prostu zabudowując go i po prostu dorzucając odpadki zimą w postaci łupin od kartofli czy innych po prostu sałat i innych rzeczy do tego reaktora. Będzie on nam cały czas zimą pracował i wytwarzał ciepłą wodę do ogrzewania domu lub kąpieli. Więc multum, jego zastosowanie takiego reaktora biologicznego jest w opór. Nie to, że dostajemy z takiego reaktora paliwo, czyli dajmy to, co wyprowadzę, o, to jest rureczka, gdzie jest płomień, co oznacza, że to jest zasilanie metanem do samochodu. Tu mamy, napiszę tu gaz. Jak ja kocham takimi czy... gaz metan. I tym gazem metanem możemy zasilać normalnie agregaty prądotwórcze benzynowe i po prostu samochody osobowe, bo dajmy na to, metan jest gazem łatwopalnym, gdzie silnik po prostu spalinowy będzie też na tym działał. Przecież gaz LPG to też jest gaz i jakoś samochód na nim jedzie, a niektórzy ludzie do tej pory nie są w stanie pojąć umysłem, jak to, dlaczego to działa i jak to działa, no bo są tacy ludzie. A ja tu opowiadam o czymś, co ma rozwiązanie logiczne. Może ja pokażę, w ten sposób będzie wam fajniej i łatwiej. Gdzie nie dość, że otrzymujemy prąd elektryczny. Tu sobie wezmę, zaznaczę tym rysikiem. Myślnik. Prąd. I tutaj sobie wyprowadzimy o... ciepła woda, więc uzyskujemy z takiego reaktora kompostowego, gdzie wrzucamy odpadki roślin, obierki po ziemniakach i inne takie rzeczy. Tutaj działają bakterie beztlenowe, które nam zaczynają proces rozkładu i tak dalej. I uzyskujemy gaz w postaci metanu do samochodów osobowych.
uzyskujemy ciepłą wodę do podgrzewania wody w grzejnikach domowych czy kąpieli. Uzyskujemy prąd elektryczny z zasilania domu lub urządzeń mobilnych, zależy kto co woli. Więc naprawdę i jeszcze tutaj uzyskujemy spruchlinę, czyli inaczej, no spruchlinę już nie będę pisał, tutaj narysuję taką grudkę. Spruchlinę, czyli zużyty kompostownik w rodzaju odpadu, który możemy wykorzystać jako nawóz do roślin, więc zastosowanie tej technologii jest multum i wystarczy Wam do tego beczka wykonana z kwasówki, która nie będzie posiadała dna, ale będzie posiadała tylko pokrywę wierzchnią, na której też będą nałożone ogniwa Peltiera, żeby odbierać to ciepło, a będzie się łączyła z gruntem. I po prostu proces będzie się samo napędzał, bo wy będziecie wrzucać tutaj odpadki do reaktora, a ten proces będzie praktycznie w nieskończoność zachodził, dopóki będziecie go zasilali. I pomyśleć, że takie coś w postaci ogniwa Peltiera da wam dużo, naprawdę. Ja nie chcę tu mówić, na jakiej zasadzie działa ogniwo Peltiera, bo to każdy może sobie w internecie znaleźć. Wystarczy wpisać, na jakiej zasadzie działa ogniwo Peltiera i sobie sami znajdziecie odpowiedź na to pytanie, bo już kiedyś o tym mówiłem. Więc sami widzicie, jak to wygląda. I poza tym, powiem szczerze, myślę, że wyczerpałem już temat kompletnie i to jest moja wizja, jak ja to widzę. I podejrzewam, że wiele osób nawet będzie happy z tytułu tego, ile może nam dać jeden eksperymentalny reaktor biologiczny na zasadzie kompostownika. No, obłożony ogniwami Peltiera, a żeby było jeszcze lepiej, to powiem Wam, że tutaj w środku, w tej beczce, jeżeli chcemy uzyskać ciepłą wodę, to musimy zastosować po prostu wężownicę i tyle, na ściankach, ale to już podejrzewam, że każdy sobie do tego dojdzie, wystarczy po prostu rurka PCV. I tyle, a zwłaszcza aluminiowa albo wężownica po prostu z rurki cienkiej kwasowej i to podejrzewam, że będzie wystarczyło i to też będzie podgrzewało wodę, więc zastosowanie mojego pomysłu jest od groma jeszcze trochę, wszystko zależy od Waszej wyobraźni i pomysłowości, jednym słowem. Dziękuję Wam za oglądanie i życzę Wam miłego dnia, pozdrawiam serdecznie, Piotr Jałocha.